Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patchel. Mamy nowego skina, który jest świetnym skinem. Marshmello. Kto nie zna, Marshmello jest DJ-em? Chyba DJ-em. Nie chcę, wiecie, się pomylić, bo mało siedzę w muzyce, aczkolwiek znam, słucham, bardzo mi się podoba. Jest według mnie świetnym skinem w Fortnite. To jest osoba, która grała z Ninjom Duo na niektórych turniejach. Teraz podpisali kontrakt z Epic Games, do niego mamy lotnie, mamy skina za 1500, lotnie za 500, mamy Marshmello taniec, mamy do rytmu nową emotkę, wszystko wam pokażę w grze. Według mnie super, pamiętajcie, żeby wspierać twórcę. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, kod Patchel w sklepie, byłbym mega wdzięczny, ponieważ to mnie wspiera po prostu, nie ukrywam. Dla mnie to jest mega forma wsparcia, dziękuję wam za to bardzo. Za każdy kod wydany możecie się potem pochwalić na Discordzie. Kupiłem tego skina z kodem Patchel. Wklejacie screena i tak dalej, i tak dalej. Jest kanał na Discordzie, dlatego Discord, link w opisie, wbijajcie. I teraz tak, dziękuję wam bardzo za wszystkie kody. Co do skina, skin jest reaktywny, ustawiłem do niego zbierak z Xboxa, mamy do tego lotnię, którą zaraz przetestujemy i mamy do tego dwie emotki, to znaczy jedna emotka i druga jest nowa po prostu. Skin jest reaktywny, na czym polega jego reaktywność? Na tym, że podczas tańczenia świeci. Dlatego polecimy na jakieś ciemne miejsce, na przykład tutaj w Wally Woods. I polecimy. Głowa wielka, mówię wam od razu, ale według mnie chyba nie przeszkadza. Grałem troszeczkę teraz jeden na jeden z Lifestarem, żeby potrenować. Polecam kanał Lifestara na YouTubie oczywiście. Potrenowaliśmy sobie dzisiaj dobrze. Okej, dobra, lotnia. Mam nadzieję, że mnie nie zbanują za prawa autorskie. Lotnia super, powiem wam szczerze. Lotnia super, wydaje taki... daje taki, nie wiem... obrazek, emotkę taką, jak ją otwieramy. Skin, jak widzicie, wielka głowa, typowy Marshmello. Kto nie zna, na YouTubie są jego twórczości. I co? Skin jest super, naprawdę. Polecam wam tego skina kupić, cały biały. Fajnie by było, jakby można było zdejmować głowę, ale jak wiecie, Marshmello nie pokazuje twarzy, więc nie pokażemy głowy. Druga sprawa, skin, jeżeli chodzi o głowę, troszeczkę zasłania, troszeczkę przeszkadza. Widzicie, jak będziemy strzelać do ludzi latających i tak dalej. Troszeczkę przeszkadza, ale to nie jest nic znaczącego, ponieważ ten skin wydaje mi się, że daje świetnie. Dużo fanu daje. Polecam tego skina. I teraz tak, do rytmu nowa emotka. Zobaczcie, Marshmello się tak świeci. Nowa emotka. I Marshmello. Mam nadzieję, że mnie nie zbanują za ten... za prawa autorskie. To jest dosłownie chyba jak z muzyki, nie? Wolałbym tego nie pokazywać, bo prawa autorskie na YouTubie są takie, że zaraz dostanę bana. Jeszcze lotnia. O, widzieliście, zaraz polecę gdzieś wyżej. Ta lotnia jest kozacka, za 500 sztos lotnia. Daję muzykę Marshmello, kto lubi, ten wie. Naprawdę sztosik, sztosik. Ej, weźmy tą, anomalię weź. O, lama na drzewie była. Masakra. Te lotnie wolę. 50 jest. No powiem wam szczerze, że skina chyba trzeba mieć. Jeszcze raz lotnia. Fajnie się świeci, zarąbista lotnia, powiem wam szczerze. O, budownictwo Patchela. Lecimy, jeszcze wam coś pokażę, nie wiem czy tam dolecę, ale możemy sobie w tym czasie pogadać, o, tak powiem. Lecimy na Przyjemny Park, ponieważ jak ktoś może z was nie wiedzieć, na Przyjemnym Parku będzie event z Marshmello 2 lutego, gdzie będzie koncert Marshmello. Mam nadzieję, że wyłączą zabijanie podczas tego koncertu, bo będzie taka emotka, będzie dodana emotka z tych, o właśnie, jest jeszcze, a nie, nie mam ustawionego. Jest jeszcze graffiti, emotka i kill-off będzie do tego, które są za darmo. Są teraz, w tym momencie są z wyzwań. W tym momencie możemy zdobyć graffiti. Jutro będzie emotka z kill-offem, a pojutrze będzie koncert. Pojutrze, jutro, bo wy już macie pierwszy dzisiaj. Dzisiaj jest pierwszy, no tak. Jutro będzie koncert i mam nadzieję, że to będzie świetny event. Nie wiem jeszcze o której godzinie, mam nadzieję, że będzie wszystko podane i tak dalej. Ponieważ, no tak jak mówiłem, Marshmello podpisał umowę z Epic Games, grał z Ninjom, Fortnite mu się podoba, tak mam nadzieję, że tak jest. Więc sztosik, podpisali umowę, teraz będziemy mieli chyba dużo muzyki z Marshmello w Fortnite'cie. I mam nadzieję, że przez to nie pomanują nam kont za prawa autorskie muzyczne. Bo, no tak jak mówiłem, tak działa YouTube. O, już scena jest prawie rozłożona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Ta lotnia jest kozacka. Naprawdę. Ta muzyka, trudno. Dobra, sceny jeszcze rozkładają te tiry. No i co, tu będzie muzyka, a my będziemy sobie tańczyć. Albo inaczej, na scenę wejdźmy. Dobra, tu staw. Rozwalmy staw. Tu będziecie tańczyć, a ja będę na scenie. Ale sztosik, powiem wam, ten skin jest kozacki. A zobaczmy z innymi modkami, bo teraz się tak świeci, widzicie. Takim tym, tutaj tak samo. Tak samo się świeci. We wszystkim. Czy zobaczymy jego twarz? Nie zobaczymy jego twarzy. Nie wiem, jak to się robiło. Wiem, że jak stanę za kimś z tym skinem, to wtedy się zobaczy, ale nie pamiętam, jak to się robi dokładnie. Może pod tym? Nie, kiedyś były takie bugi, pamiętajcie, co można było zobaczyć twarz. O, jest! Ale mam tylko kawałek. Dobra, może będzie tożsamość jego pokazana w Fortnite'cie. Dobra, polecam skina, naprawdę. A, dobra, jeszcze bym zapomniał, backblingi. Świetny, naprawdę ten skin jest świetny. Mimo to, że ma dużą głowę, bardzo mi się podoba. Jak zatańczymy na sam koniec na wygraną, to chyba sztosik totalny, prawda? Backblingi. Według mnie pasują, aczkolwiek nie wszystkie, ponieważ ta duża głowa trochę przeszkadza. Więc co, tarcze? Tarcze chyba nie, zobaczcie, bo ta kwadratowa głowa taka jest właściwie walcowata głowa. Trochę nie. O, tarcza ta akurat fajnie kolorystycznie pasuje, plecak. Wydaje mi się, że najlepszy skin jest bez backblinga ten. Tak mi się wydaje. No, tak to sztosik. Zaczym jeszcze kula dyskotekowa chyba była fioletowa, prawda? Nie. Ona była niebieska. Tu jest. To sztos. Sztos do tego. Cały wystrój muzyczny. Ona jest od Disco Divy. I oczywiście katanka. Katanka też może być. No, ja sobie tak zostawię. Lotnia warta według mnie kupna. Bardzo fajnie wygląda. Nowy efekt graficzny. Kill off to nie ten. Tutaj skin warty kupna według mnie. Emotka. Może ta nie. Ale ta tak. Ta sztosik. Dlatego polecam naprawdę zakupić sobie te przedmioty, jeżeli mamy fałdolce oczywiście. Nie róbmy tego na siłę, prawda? Jeżeli wam się podobają. Pamiętajcie, kod patrzą w sklepie, subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek. Niedługo lecimy z serią giveaway na kanale. Co wy na to? Chcielibyście giveaway'e? Mam dla was jakieś fałdolce, ratowanie świata. Niedługo pakiety starter rozlosuję na tym streamie dzisiejszym. I coś jeszcze dokupimy do tego. Jakieś bluzy może takie fajne? A to bluzy musimy zrobić najpierw, bo mało mam tych bluz. Dlatego do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Troszeczkę chaotycznie mówiłem, ale bo już jestem tak przepocony po długo z live starem, że masakra. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Cześć.